Widzowie, kilka dni temu kupiłem gogle VR i już wiem, że mam odruchy wymiotne po 20 minutach grania. Ale dziś nagram dla was odcinek, gdzie w GTA spędzimy troszkę czasu, troszkę więcej niż 20 minut i przy okazji zmierzę się z moim największym lękiem, lękiem wysokości. Kochani widzowie, jak będzie tutaj 40 tysięcy łap w górę, odpalam, robię odcinek z głowy Franklina. Prawdziwe życie VR, będę rozmawiał z Liamem, z Ryanem, z szefem Goodies, jakby z pierwszej osoby i będziecie mogli to widzieć. Dziś odpalam po raz pierwszy VR w GTA 5. To jest jeszcze wersja beta, pracuję nad tym, żeby wyglądało to jeszcze lepiej. Ale co najważniejsze, działa również na Fivemie, więc będą odcineczki również z Fivema, ale wyglądam jak debil. Dobra, ubieram te gogle widzowie, a wy zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że jutro live sprawdzi życia. Pomagamy dla Ukrainy od godziny 17. Let's go! Oh my god. Czy to są dłonie Franklina? To są dłonie Franklina. Ja dużo będę gadał, przez co jak gadam, to mi się głowa rusza, więc się też rusza głowa w grze. Ale będę starał się jak najpłynniejsze ruchy robić. Wow! Żebyście widzowie odczuli to co ja. Ja mam tyle pomysłów. O, gazeta. Na VR i na odcinki z VR-a. Ekipa mnie będzie gonić. Prawdziwe życie można nagrać z pierwszej osoby. No jest, moi drodzy, niesamowicie dużo pomysłów. Dlatego będę starał się to wszystko realizować. A dziś postaram się zmierzyć z lękiem wysokości. Kliknij, aby się napić. Oh my god, ja tu leję. Nie wiem jak ja się odwracam u was na kamerze. Cheers widzowie, łapa w górę. Dobra, wychodzimy z domu. Proszę nie jeździć po alkoholu. W GTA również, ale dziś wyjątkowo, bo jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości. Mam jakieś mega rampy poinstalowane. Chcę polatać samolotem. Jak to wszystko będzie wyglądać, to zobaczymy, ale na razie powiem wam, że mieszkanie Franklina na VR-ze wydaje się być dużo, dużo większe. Wow, niż normalnie. A jak wygląda świat z shaderkami? Co prawda to są make visuals great again. Ale i tak to robi wrażenie. Robi wrażenie. Słyszę śmigłowiec. Yo! Siemano! Widzowie, motocykl czy samochód? Motocykl czy samochód? Prosta sprawa. Orzesz ty, gościu. Dobra, ruszam. Na razie, widzowie, gram na padzie, ale w przyszłości ogarnę to tak, żebym na spokojnie mógł sobie grać też tymi joystickami, które mam w zestawie. Dobra, ej, tu jest prędkościomierz. Jakie to jest uczucie? Pierwszy raz. Ej! Czuję się unsecured. Co jest? Co jest? What the heck? Aż mnie głowa rozbolała. Już mam odruchy wymiotne. Podziwiajmy widoki. Aha, siemanko! Yo! Cześć gościu! Co tam słuchasz? Pewnie coś fajnego? Yo! Jak mnie zlał? Co jest grane? Dodatkowo chciałbym... Aaaa! Typie! Uważaj, jak jest! Dodatkowo chciałbym nagrać stunt challenge, moi drodzy, na VR. Dzień dobry. Kotek! Uciekaj! Ej, mały! Nie po drodze! Ja pierdzielę, jaki to jest experience niesamowity. Powiem wam, że męczyłem się kilka dni z tym, żeby to zainstalować, ale jak już zainstalowałem, no to bangla i można wgrywać swoje shadery, więc gram kiedyś takie, jak wgrywałem na te odcinki GTA 6 na VR i będziemy robić, w sensie, te takie shadery, które imitują GTA 6. Ja! Przez skrzyżowanie tak na maksa. Dobra, widzowie, przydałoby się zagadać do kogoś. Tu idzie babinka jakaś. Dobry, co pani pije dobrego? Jak mnie olała? Mają jeszcze miejsce! Wycieczka po Los Santos! Nie, bo oni zaraz odjeżdżają. A! Potrąciło mnie coś! Przepraszam! Yo! Uważaj, jeździ! Ja pierdylam! Ale straszne uczucie. No co ty robisz? Ja tu idę na wycieczkę, a ty się w busa wdupiasz. Macie jeszcze miejsce? O! Naciśnij, żeby dołączyć. Ha! 40 dolców. Dzień dobry, ja bym też chciał. A zobaczymy, gdzie będę siedział. Yo! Jedziemy na wycieczkę, siema goście. Yo! Czy ja się mogę wychylić? Lekko mogę. Dobra, nie podoba mi się ta wycieczka. Do widzenia. Moi drodzy, przecież GTA nie może się obyć bez klasycznego... Stop. Jezu, jakie to jest dziwne uczucie, jak one podjeżdżają. Bez klasycznego zabrania komuś samochodu. Wysiadaj, kochana. Przykro mi bardzo, to już jest mój samochód. Tu mamy prawo, tu lewo. Ja jadę widzowie w kierunku lotniska. Co prawda szkoda, że nie wziąłem motocykla sobie na dłużej. Ale to będzie przerąbane uczucie, jak ja tu skoczę. Yo! Wow! Ale to jest przerąbane uczucie. O, tu też jest stunt jump. A! Przepraszam! O, matko. To nie jest... A! A! Ała!
Mój błędnik coś mi zaszwankował. A, bo ja leżę do góry nogami. Nienaturalnie wykrzywiłem swoją głowę. Zmieńmy ten stan rzeczy, moi drodzy. A, moja głowa automatycznie się przekręca razem z Franklinem. Hej, goście, kto ma problem? Wy czy ja? Na moich oczach! Policja! Co się tu dzieje? Ja mam gwiazdkę Wantedu! No. Hej, czemu strzelacie? O cholera, chyba muszę odpowiedzieć tym samym, widzowie. O cholera, gdzie wy jesteście? Gdzie jesteś? No! Ale jaja, ci tu jadą, ty, ja mam bazookę jeszcze. Ha, siemano. Jo! O, ale to jest porąbane. Widzowie, dobra, byleby nie umrzeć. Przestańcie strzelać do mnie. Ale to będzie przerąbane, jak ja będę grał z ekipą. Śmigłowiec. Wow! Najpopularniejsze słowa odcinka to wow i ale jaja. I siemanko, bo to mówię do pedów, których spotykam na ulicy. Ale chaos robię. A swoją drogą mam zainstalowany chaos mod, ale chyba nie chcę z niego korzystać jeszcze teraz. Okej, okay, lotnicho. To jest mój cel, widzowie. Cel nadrzędny. Wow. O! Dajcie spokój, panowie, dajcie spokój. Nie warto. O Jezu, moja głowa. O, zaraz zwiotuję. Za dużo się dzieje, proszę państwa. Poświęćmy chwilę na eksperymenty. Czy lęk wysokości, który mam w rzeczywistości, przeniesie się na lęk wysokości w Grand Theft Auto? Pewnie się zastanawiacie, gdzie ja teraz jestem. A stoję sobie, widzowie. Jezu, odruchy wymiotne hery. Na sterowcu, a czemu by nie? Troszkę, moi drodzy, żeby się zmierzyć z tym moim lękiem, podejdę pod krawędź, ale tak bardzo powolutku. Jakie to jest przerażające. Naprawdę, lęk wysokości z prawdziwego życia również na VR-ze jest odczuwalny. Tym bardziej w takiej grze jak GTA 5. O! Dobra, ale przerąbane. Nade mną plaza, tam widać pole golfowe. Wow. Jaja jak berety. Na samą krawędź. O kurde. O! No! O! Spadochron! Dobra, ogarnąłem, którym przyciskiem. Ale się obsrałem. Ej, stanta robię. Aaaa! Jezu. Nie dam rady. Aaaa! Uderzyłem. Siema, patrzcie co mam. Motor i zobaczcie gdzie jestem. O kurde, to będzie niezłe. Zawsze chciałem to zrobić. O cholipo. Zjechać po tak pionowej rampie w dół. Nie żebym miał lęk wysokości i zaraz wymiotuję. Nie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Dobra, idę po motocykl. Trzymajcie kciuki. Jezu, brzuch mnie boli. Dobra, podjeżdżam, no nie ma co. O kurde. O! Jo, ja spadam, mam wrażenie, jakbym frunął. Ja pierdzielę, ale jazda. Świat się rusza. Dobra, to musiało się tak skończyć. Uwaga, look at this, widzowie. No i siemanko, dach złożony. Znowu jazda się szykuje. Trochę się przyspieszę. No i let's go. Jak patrzę do góry, to przynajmniej nie mam uczucia, jakbym spadał. Yo. No dobra, trzeba spojrzeć, bo trzeba wiedzieć, gdzie trafić. Muszę poprawić. O! Podbiło mnie. O! Ło! O! Co jest? Jo! Ała! Jakie ciary! Przerąbane! Nie wiem dlaczego nie mogę kamery przekręcić. To jest jeszcze wszystko do ustalenia, kurde. Jest dużo rzeczy, których nie ogarnąłem dobrze. Ale spokojnie, mam VR-a dopiero 2 dni. Let's go! Yo! Automatycznie daję głowę w dół, nie wiem dlaczego! Ale prędkość, licznik zamykam! Patrzcie na licznik! Ale będzie skok! Yo! Wow! Au! To musiało boleć. Dobry, można? Good to see you too, siema. Dzień dobry. Siemanko. Jednego dla mnie. Dziękuweczka. You want a private dance, right? O cholera. O kurde. Mały test przed lataniem jeszcze. Już spadłem, no dlaczego? No skup się. O. No nie da się. Ale to jest przerąbane, dobra, wrzucam spadochron. Widzowie, o.
mimo wszystko lecimy na lotnisko i próbujemy. Moje odruchy wymiotne naprawdę zbliżają się, moi drodzy, jest coraz gorzej. Możecie pisać w komentach w ogóle odcinki, na przykład możemy zrobić lęk wysokości challenge na VR-ze i będę chodził na przykład po jakiejś szklanym moście, ekipa będzie próbowała to strącić, więc piszcie propozycje odcinków na VR-ze, bo na pewno takowe będą się pojawiać. A ja zrespiłem sobie taki, moi drodzy, najwolniejszy samolot, to jest Duster chyba. Wcale nie jest szybki, wcale nie spotęguje moich mdłości. No taki, zobaczcie, jakiś taki malutki. Sprawdźmy, czy poradzę sobie jako lotnik z lękiem wysokości. Ale to wygląda na pierwszej osobie przerąbane. Yo! Ja pierdziele, witam serdecznie. Czy mam pozwolenie na start? Mam, oczywiście, dziękuję bardzo. Jakie to jest uczucie przerąbane. Ale coś czuję, że polubię, jak tylko, moi drodzy, ogarnę te mdłości. To jest zarąbista sprawa. Mogę popatrzeć na moje skrzydło, mogę tu zerknąć na drugie. Kurde, tylko bylebym w nic nie uderzył. Następne odcinki też nagram na stojąco już, nie? Na razie, tak jak mówię, testuję plus walczę z ogromnymi mdłościami. Przechylamy się, coś jest nie tak. Wyobraźcie sobie jakieś bitwy powietrzne z ekipowiczami tutaj. Wow, dobra, na razie lecimy, widzowie. Lecimy dur. Yo! Ale kozak, skrzydło prawe w gotowości, lewe również. Zupełnie inny feeling, trochę turbulencje czuję. Ale kurde, jakoś się tak nie boję, jakoś tak spokojniej jest. Na tych rampach dużo gorzej to wyglądało. Może dlatego, że tu po prostu bardziej smooth jest wszystko. Ale jaja, zróbmy sobie low passa nad miastem. Tylko mam nadzieję, że nie umrę. Dobra, spokojniutko, spokojniutko, nad budynkami. Siemano, całe miasto, o! Pod nami, tutaj muszę uważać, trochę podnieść. Lecimy w kierunku Chiliad. Tylko tutaj zrobię, moi drodzy, małe manewry powietrzne. Czy ja przechylam głowę IRL też? O kurde. Ha, siemano. Wow, 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 dobra, podnieśmy trochę. Zwiedzajmy dalej. Widzowie, w ogóle mam chaos moda. Może co, wrzucę go teraz? Widzowie, wy nie widzicie, ale u mnie na VR-ze ładuje się pasek chaos moda. Przed chwilą odpaliłem chaos mod, zobaczymy, co się będzie działo. Jestem bardzo zaniepokojony, bo on już się załadował do połowy. Slippery vehicles, ludzie się ślizgają na mieście teraz. Jakiś drift challenge można robić. Ale Franklin siedzi jak szef. Spikujmy w dół trochę. Wow. Ale porąbane uczucie. Ty, a beczkę zasadzę. Yo, kozak. To znaczy, to nie jest beczka chyba, nie wiem. O nie, 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 nie. Przestańcie, przestańcie, już zawróciłem, zawróciłem. Yo. Na górze Chiliad, jak wyląduję na VR-ze, to jestem szefem totalnym. Nagram osobny odcinek, jak tylko ogarnę mdłości właśnie na chaos modzie, bo tutaj trzeba mieć mocny żołądek. Ja coś czuję, że zaraz, moi drodzy, do toalety będę musiał lecieć. Ojojojojoj, bloom jakiś mi się nałożył, jakiś efekt dziwny. Ojojoj. Na szczęście jestem nieśmiertelnym ziomkiem. Oh shit. Oh shit, co to znaczy bloom? Co się dzieje ze mną? Au! To jest jakiś efekt chaos moda! Mój błędnik szwankuje, nie wiem, gdzie się patrzeć. A, ja mogę wysiąść, bo to wrak leciał, zapomniałem. Ej, jeszcze się z nikim nie nawalałem na pięści. Ja myślę, że te typy będą chciały. You are famous, o nie! Lejemy się? Chodź tu, chodź tu. O kurde, o kurde. Co jest, co jest, co jest, hej! Hej! No! Przestańcie! Wow, ile ludzi! Nawet jeleń przyszedł, bo mam you are famous! Oh my god, oh my god. Nawet patrzcie, zające do mnie biegną. Aaaa! House mod jest przerażający na VR-ze. Odejdźcie ode mnie, ludzie. Ale to jest przesrane. You are famous się włączyło. Pamiętacie to? To wszyscy lecą wtedy do was. Już się to skończyło nareszcie. Ty! Chcą mnie zabić, nie? Wyjazd ode mnie! Co wy? Dobra. Nie, 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 nie. Proszę państwa, to jest za dużo. Ja idę wymiotować obecnie, a wam polecam zostawić łapę w górę, jak chcecie kolejne odcinki na VR-ze. House mod to będzie totalna masakra. Będą odcinki z GTA, mapa będzie z ekipą. Dużo łap w górę i może być prawdziwe życie, jak będzie 40 tysięcy. Łap w górę!